Hej wszystkim, z tej strony Atakama na waszych ekranach, kolejny odcinek ze Stajni Dusty. Jak w poprzednim odcinku, nie wiem czy oglądaliście, zapraszam na poprzedni odcinek, wyświetli wam się tutaj gdzieś w karcie u góry. Nasza kobyłka jest już źrebna, więc oczekujemy teraz małego źrebolka. Ona sobie tutaj tupta z tego co widzę. No ale niech sobie tupta. Oho, schowała się w trawce. No dobrze. Co my tu mamy w ogóle? Kalendarz. Dziś mamy czwartek, tak? Tak jest. Święto telewizyjna, premiera sezonu, festiwal sportu. Praca, zajęcia, pełnia, dziś się spełnia. O, dziś się spełnia, okej. Okay. Nie mam pojęcia o co chodzi z tym. Od 6 do 2 w nocy. No dobrze. Nasza w ogóle Hania. Nasza Hania, tutaj wyskoczyło jej jakieś powiadomienie, że przechodzi pewien etap. Stała się strasznie przylepna i lubi być jak najbliżej ulubionego opiekuna. Także no, pewnie chciałaby tutaj pospać sobie razem z nami. Nasza Simka w ogóle gada przez sen. Nasz łogierek tutaj... w ogóle pada? Pada! Nasz łogierek sobie tutaj łazi. No i teraz tak, dwie sprawy. Ktoś mi mówił, że mogę tą piłeczkę sobie znaleźć za kwipunku i tak dalej, ale ja już ją znalazłam, już właśnie, że tak powiem, wiem, że ona tu jest i ona tu była od samego początku, ale tylko nie, jakby nie chcą tutaj wchodzić. W ogóle nie wchodzą tutaj. Nie wiem dlaczego dla nich ten padok jest jakby... No, nie dotykają go nawet, więc może jak... a tu możemy... Możemy kupić owce, ale myślę, że to jest jeszcze nie ten etap naszej rozgrywki, bo tutaj się za dużo dzieje, a nasza Simka jest samotna, a wiecie, no starzeje się. Myślę, że moglibyśmy tego dnia kupić jakieś zwierzątko, myślałam o piesku, no ale nie wiem, czy my damy radę się nim zająć. Ty jesteś głodna troszeczkę, a ty się wyspałaś, jest godzina 5:30, myślę, że możesz sobie wstać o tej 5:30, możesz też przygotować jakieś śniadanko, poczekajcie chwilę. Weź resztki, nie. Podaj śniadanie. Sałatka owocowa, jajcznica z bekonem. Ostatnio były jajka na toście bodajże. Czy Hania w ogóle się wyspała, tak żeby wiecie, iść tu... Nie, myślę, że się nie wyspała, dobra. Robisz tą... te domowe, no dobrze, no to zrób. I mogłabyś się położyć jeszcze... Się mogłabyś, tak? Śpi jeszcze na chwilę chociaż. Tak chociaż z godzinkę mogłabyś się przespać. O nie, zapomniałam to schować wczoraj. A co ty robisz? Ach, zrobi... Co to jest? Kontynuuj to. Telewizyjna premiera sezonu. Można to... Nie mam pojęcia, czy tutaj... O! Oglądaj premierę gry o lamy. No dobra, no to zrobisz i będziesz sobie mogła oglądać. Czy Hania tak troszkę się chociaż wyśpi? Kurczę, no nie sądzę, nie sądzę. No bo ona idzie do pracy dzisiaj, do pracy, do szkoły. Za 2 godziny. No to jeszcze trochę sobie pośpi i zaraz będzie musiała wstać, żeby coś zjeść. No mam nadzieję, że nic jej się tam w tej szkole nie stanie. No siedziała bardzo do późna, żeby te lekcje ogarnąć. O proszę. To weź sobie i możesz oglądać. O proszę, to jakaś premiera jest. No nieźle. Nie wiedziałam, że w ogóle coś takiego jest. Dobra, ona w ogóle też musiałaby znaleźć sobie jakąś pracę, no bo przecież się nie będzie utrzymywać z koni. Chodź, ty musisz sobie wziąć... Zapakuj na wynos? A możesz sobie wziąć chyba do szkoły. Nie wiem, czy możesz, czy nie. Nie mam pojęcia. Dobra, tutaj zjesz sobie. O proszę, skupiona. Cudownie. Później możesz skorzystać z toalety. To sobie tutaj schowamy. I jeszcze szybko prysznic weźmiesz. Wiecie co, ja nie ogarniam jeszcze tego domu tak za dobrze. Weź prysznic. Nie, weź szybki prysznic, bo możesz nie zdążyć. Także weź szybki prysznic. No mam nadzieję, że ta kolejka, którą ci tutaj zrobiłam, to, że ogarniesz. O, proszę. Dobrze. W miarę na zielono idą te paski, więc to jest dobre. Co ty robisz? Oglądaj programy... Wszystko dobrze! Wszystko dobrze! Kamila, czy wszystko dobrze z tobą?
Okej, stroje, zmień strój, weź sobie coś takiego cieplejszego, byś już mogła ubrać, bo w sumie jest w miarę chłodno. My nie mamy nic takiego, nie ma żadnych takich. On, ewentualnie to, dobrze. Zmień sobie strój. O, proszę bardzo, od razu możesz zrobić pranie. Ubrania są już suche. Brak dostępnej bali, włóż do pralki. Jak dostępnej pralki brak? A to? Wyładuj i połóż pranie. No dobrze, nieważne, nieważne. O, czy ty wzięłaś? Nie wzięłaś jeszcze prysznica. Ty powinnaś iść już do szkoły, czyli będziesz śmierdziała w szkole. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie. Słuchaj, obejrzałaś to. To powinno ci się. Halo, halo, halo. No, powinnaś to obejrzeć i to powinno ci się zaliczyć. Nie wiem, co za to dostaniesz, ale. Mam nadzieję, że. Co? Nie, ty to musisz. Uspokój rodzącą klacz. Chodź, Jezu! I czy ty tu idziesz? Lecisz. O mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, to się dzieje, to się dzieje. Gdzie ty biegniesz? Ty idziesz do niej? O, zrobiła kupę. O nie, rozmawiaj. Uspokój ją. Co? Dlaczego ty z nią rozmawiasz tam, skoro ona jest tu? Uspokój rodzącą klacz. No i co? No przytul. Szepcz. Jejku, podra po szyi. No i co, mysia? Uspokój rodzącą klacz. Dzień miłości! O, to nasz zrybaczek się urodzi przed Dzień Miłości. Okej. Okay. Dobra, ja mam nadzieję, że to już się wydarzy. Ja już bym chciała już. Czekajcie. O. Okej. Dlaczego? Opieka nad koniem. No i co? Nie wiem, no kurczę, ja nie wiem, jak ja mam się nią zająć teraz. Skąd ja mam wiedzieć, kiedy to się stanie? No nie wiem. Ale jest zimno jeszcze na dodatek. Dobra, to czekajcie, ona sobie zmieni strój, żeby mi się nie... Jest! 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 Tak? Będziesz z rybaczkiem? Czy nie? Ona jakoś tak dziwnie stoi. No, halo? Halo? Aha! Urodziło się źrebiątko. Jej! Ona! O! Boże, skoro ona się urodziła przed Dzień Miłości, to może coś z miłością? Love song. Love song. Niech będzie. Gratuluję z rybaczka. Love song otrzymuje wyjątkową cechę. Zaciekawiona. Cześć! O, jaka do taty podobna! Ojeju, nasza kobyłka w ogóle jak ten. Tato, czy ty idziesz się z nią przywitać? O, Boże! Jakie to cudowne jest! O nie, no nie wierzę w to po prostu. Dobra, podrap po szyi. A mogę z tym rybaczkiem coś robić? Jak leci? Więcej opcji. Przyjazne. Wyszczotkuj sierść. Można sobie wyszczotkować sierść. Jejku!
Jest szczęśliwa, wszystkie potrzeby są zaspokojone, ale super! Jajku, patrzcie na to! Jaki cudak! A ja muszę zobaczyć, jak to jest, jak to ten! Delikatny dotyk. O matko! Karm z butelki, ja chcę zobaczyć, jak to wygląda. Czy w ogóle źrebaczki chodzą za mamą? W sensie, wiecie, o co chodzi, nie? W ogóle zapomniałam teraz o tej Hani, która tam w szkole pewnie śmierdzi i jest niewyspana. Ale to nic, ja chcę zobaczyć, jak ona karmi tego źrebaczka z butelki. Ach, to jest ten delikatny dotyk. Dobra. Ciocia. Słodziak. Dobra, nie będziemy go tutaj zajmować teraz, ale super w ogóle. Jejku. Dobra, wszystko ma wspaniale. Dobrze, 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 wspaniale. A ty, jak się czujesz? Nieswój. Higiena kiepsko. O jejku, dobra, dobra. Wyszczotkuj sierść. Więcej opieka nad koniem. Wyczyść kopyta. I przy okazji w ogóle, schowaj do wyposażenia, w ogóle musisz tutaj teraz posprzątać. Tutaj jest co? Czyste. Tutaj brudnawe. No to przydziel legowisko. Nie wiem, czemu nie mogę tego posprzątać. Czyste. Średnio czyste. Dobra, a mogę to wyrzucić, tak? Schowaj do wyposażenia. Jeju. Czyli legowisko, to jest jakie? Czyste i czyste. No dobra, czyli to wszystko jest czyste tutaj. Ojejku, masakra. Schowaj do wyposażenia. Jak tam, dziecionko? Ale jest cudowny. Ania, gdybyś wiedziała. Obijaj się, zdobywaj przyjaciół, ucz się pilnie. Chociaż nie, dobra, miałaś piątkę, to zdobywaj przyjaciół. A co tam? Niech sobie, niech się trochę ten. Nie, no i co teraz ja mam zrobić z tym źrebaczkiem? No przecież go nie oddamy. Chyba, że ewentualnie mogłabym spróbować się zajść w ciąży jeszcze raz, no bo. Love song. A co ty robisz? Aha, dobra, ty tam ogarniasz to wszystko, ale musisz też iść się załatwić, bo zaraz nie ten. Dobrze by było, jakbyś zrobiła w ogóle jakiś obiad, zanim twoja córka przyjdzie do domu. Także podaj obiad. Mini burger ze smażonym kurczakiem. O, ja myślę, że to jest super pomysł w ogóle, ten mini burger. No i co? Ja myślę, że dzisiaj, bo jest dopiero 13, ja bym chciała też jeszcze potrenować na tym nim. Więc jakby, no fajnie by było, jakbym mogła sobie potrenować. No bo kurczę, na te zawody moglibyśmy jechać, chociaż. No to? O, mamusia zasnęła. O! On się tarzał. Jaki cudak. Ciekawe, jak będzie wyglądał, jak będzie dorosły. O matko, to brudne pranie. Dobra, mogłabyś w sumie to. O, matko, patrzcie, my tu mamy gówien, a gówien. Naprawdę dużo jest tych gówien. To byś też mogła naprawić, jak zjesz obiad, zrobisz obiad. Bo, no naprawdę, no tutaj już jest brzydko po prostu. O, tatuś, idź poznaj! No, towarzystwa mu brakuje, no błagam was. No przecież on ma. O kurde. Ale ogier! Ach. Jejku. I potuptał. No ale, no patrzcie, no tutaj na tym ładnym padoczku sobie stoją, a on co? Poszedł spać. Co zrobiłaś? Zrobiłaś to? Pokaż, co zrobiłaś? Jak to wygląda? Och, dobrze to wygląda. Do zepsucia 9 godzin. No to akurat jeszcze ona zdąży przyjść. I o, jest! Jest, nie jest złą oceną, ale to nie. Znaczy, że nie ma. Piątka nie jest złą oceną, nie rozumiem. Spotkała w szkole. Okej, Lukasa. No dobrze. Okej, jak tam, Haniu? Jak się czujesz?
Oj, tak, prysznic to jest pierwsze co. Ja wiem, że ty jesteś zmęczona. Ja wiem o tym, że ty jesteś zmęczona. Prysznic, jedzonko i możesz lecieć. Weź porcję i możesz od razu uciekać do spanka, jak tylko sobie zjesz. A ty co poszłaś zrobić? Co idziesz? Co ty idziesz? Nie, 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 poczekaj, bo ty potrzebujesz teraz stroje, zmienić strój, musisz się przebrać na otaki. I teraz dobrze by było, jakbyśmy sobie z nią potrenowały. Co ona robiła? Dobra, dosiądź. Nie wiem, czy możemy tak zaraz po porodzie na nią wsiadać, ale wydaje mi się, że chyba tak. O nie! Hej, skarbie! O, super. Dobra, to skoro ty już tutaj jesteś ogarnięta, to możesz sobie. Jak napraw przeszkody? Dobra, ja nie wiem, jak to jest, o co chodzi z tym naprawianiem. Ćwicz podstawowe skoki. Dobra, to my ogarniemy sobie te podstawowe skoki. Nabijemy poziom, bo to jest nam potrzebne. Powrót do treningu w ogóle po tej ciąży. Już nam naprawdę mega się cieszę, bo. A czemu jesteś niesła? Matko, jak się wystraszyłam! O, co to miało być? Wow! Dobra, wbijajcie. Hania, co robisz? Śpisz. Dobrze. Ojej, ona w ubraniu w ogóle zasnęła. A zjadłaś? Zjadłaś. No to dobrze. A my jesteśmy takie całkiem okej. Okay. Ha, bo nie zjadłaś śniadania. Dobra, a ty co robisz? Wąchasz sobie kupę, tak? Wszystko dobrze. A ty towarzystwa masz za mało, tak? Dobrze, będziemy musieli ogarnąć z tobą później. Czekaj, 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 czekaj. No, dawaj. Nie trenujemy już? Napraw. O nie, Kamila musi znaleźć ciepło, bo inaczej. Co? Jak to? O nie! Podrap po szyi, rozmawiaj, przytul. No tak troszkę mu nabijemy też. O, bawi się tą piłką! Patrzcie, mówiłam, że ja ją mam. Mówiłam. O, jak sobie rzuciła! Ojeju, ale cudowne. W ogóle nasza Simka zamarza. Ja się cieszę, że koń się bawi piłką. No to nic, to nic, to nic. Gdzie ty jesteś? Aha, no dobra, biegniesz tu. To tak, zrobimy tak teraz. Na szybko. Stroje. Zmień strój. Weź sobie ten ze sweterkiem. Weź sobie porcję i oglądaj tą premierę. Może w końcu ci się uda to obejrzeć. To, czekajcie, to też byśmy musieli do pralki. A ty, Haniu, jak się czujesz? Jejku, jesteś zmęczona. Co będziesz robić? A, pograsz sobie. No dobra, okej, możesz sobie pograć. Dobrze by było, jakbyś ty też miała kompa. Co to jest w ogóle? Nie masz. No dobra, to nic. Ty może w końcu to obejrzysz, bo naprawdę, no już trzeci raz chyba zaczynam. Ojejku. Nie wiem. Oglądaj film. No i nie ma już tego. Nie wiem, czy my to obejrzeliśmy w końcu, czy nie. Co będziesz robić? Zdrzemniesz się. Nie, nie potrzebujesz tego, żeby się zdrzemnąć. Ja cię proszę. Ty miałaś zrobić jeszcze trening z jednym koniem. Gdzie ty idziesz, Hania? Baw się lalkami. O, no to dobrze. Haniu, ty w ogóle jeszcze nie poznałaś. Co tu się dzieje, przepraszam? Za romans? Gdzie masz dziecko? Dziecko śpi osobno, a one tu proszę. Haniu, chodź, bo ty jeszcze go nie poznałaś. Nie, no dobra, to chodź, chociaż go zobaczysz tutaj. Możesz też ją przytulić i w ogóle podrap po szyi. Tak przy okazji. Chodź, Haniu, jak już tu jesteś, to ogarnij to. Widziałaś, jaki ładny źreboczek się urodził? A ta jak za nim chodzi w ogóle? Okej, okay, czemu ty się chcesz zdrzemnąć? Nie, nie, nie. O!
Dobra, ona nie może teraz zejść w ciążę, bo dlatego, że ona nie może teraz zejść w ciążę, dlatego, że ja bym chciała w następnym odcinku pojechać z nią na zawody. Także no nie mogę tego zrobić, ale bym chciała jeszcze dzisiaj z nim zrobić trening, także wymasuj szyję. Nie, nie wymasuj szyi. Chodź tutaj. Podejdź tutaj. Co to jest? Rysuj? Narysuj serce na piasku. Co? Chcę to zobaczyć. O nie, kupson na padoku. Chce się na ujeżdżalni. Nie może być kupsona na ujeżdżalni. Musimy zrobić halę w ogóle. Ten padok jest mega rzadko używany. Tu moglibyśmy zrobić jakieś takie zadaszenie. To by nam się przydało. To by była taka hala, albo w ogóle ten padok usunąć, skoro one tam chodzą. I tutaj sobie zrobić małą halę. Ojejku, słodkie. Dobra, to teraz możesz zawołać ogiera. Chodź, łogierze. Ty nigdzie nie idziesz. Debatuj. Opowiedz dowcip. Wyczyść kopyta, przytul i dosiądź. Dobra, to nam się przyda na pewno, żeby to wszystko zrobić. Przestań z tą premierą. Tak. Obejrzałam to. Się nie spełniło jej oczekiwań. Aha, konie nawet nie spełniły oczekiwań. Dobrze. Jest godzina 21. No cóż, no, czasami tak się jeździ. Nikt nie ma czasu. Ona nie chodzi do pracy. Co dopiero jakby chodziła do pracy, to by było. Zamontuj poręcz. Ouuu! Ciekawe, czy nasz koń to przeskoczy. Dobra. Dobra, jeszcze raz. Nie. Dosiądź. A czy ty w ogóle masz spełnione wszystko? Tak. No dobra, musisz siedzieć. No, siadaj. Nie ubrałaś się tak, jak powinnaś, ale dobra. Ćwicz podstawowe. O, introwertyk. No i co? Teraz my trochę poćwiczymy. To nam się wbije poziom. W końcu, prawda? O, jest. Może teraz z innymi simami o jeździe konno oraz ma mniejszą szansę na zrzucenie z konia. O! No proszę. Dobra, nam się w ogóle kasa będzie nie... No i co? Jak zrzucił tam przeszkodę, to co teraz? To nic? Jakie to jest irytujące, jak ona zsiada z tego konia co chwila w ogóle. Tak powinno być? To chyba nie do końca. No nic. No dobra, ale wbiliśmy ten poziom, już się nie będę ten rzucać. Patrzcie tu, mama i źrebaczek. Czemu te minusy tam lecą? Czy to jest coś zepsute w ogóle, czy co? Haniu, czy ty śpisz? Tak, Hania już śpi. Ale Hani się chce do toalety, więc Hania, idź do toalety. Okej, okay, kolejny ząb ci się rusza. No dobrze. Co ty robisz? Ty możesz sobie w ogóle jeszcze poczatować z kimś. Rodzina, serwisy społecznościowe. Społeczne. O! Dobra, to. W ogóle my musimy kiedyś wyjść na miasto. O, i w ogóle psa kupimy już też chyba w następnym odcinku, no bo to, co się tutaj dzieje, no to już w ogóle, nie? Nie ma kiedy. Ty jak się czujesz? Wspaniale, dobrze, 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 wspaniale. To nie z tej ziemi. Ten korespondent podchodzi. O, jak to? Co ty robisz, maluszku? Co ty robiłeś? Jaka jesteś? Chwila, 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 chwila. Jaka? Przestraszona. Czemu? O, tatuś się położył. Nie wiem, dlaczego przestraszona. Pogodny, pogodna. Okej, do tatusia idziesz, tak? Co tu się wydarzyło w ogóle? Jako odważna klacz desy powodzeniem pocieszyła klacz o imieniu Lovesong, aby już się nie bała. O! Ale słodko. Wszystkie się pozamieniały, patrzcie, wszystkie śpią. Dobra, nasza Simka też już poszła spać. Czy ty w ogóle się ogarnęłaś jakkolwiek? Higiena taka trochę dobra, to już rano zrobisz. Dobra, to ja tutaj ogarnę jeszcze tylko te talerze, które pozostawiałyście. Kominek się pali. W sensie, no wiecie, w kominku się pali. Dziewczyny sobie już śpią, na szczęście. Czyli wszystko mniej więcej ogarnięte. Konie śpią, dziewczyny śpią.
Poza źrebaczkiem. Źrebaczek tylko nie śpi. Chyba, że się położy właśnie. No nie wiem. No dobra. Słuchajcie, mamy pierwszą jeden. Ja będę kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie o łapeczkach, komentarzach i subskrypcjach. A już jutro o godzinie 17 kolejny odcinek. I pamiętajcie, że każdego dnia od poniedziałku do piątku o godzinie 17 będzie następny odcinek. Także mam nadzieję do zobaczenia. Trzymajcie się. Bye!